Czy ty lub twoi bliscy cierpicie na ZZD, znany również jako zespół zaburzeń Trumpa? Czy odrzucacie lub zaprzeczacie obecnym problemom, z którymi boryka się nasz kraj, takimi jak historyczna inflacja, nielegalna imigracja, korporacyjna korupcja, eskalacja III wojny światowej oraz epidemia chorób przewlekłych? Czy jesteście gotowi wybrać kogoś, kto był najmniej popularnym wiceprezydentem w historii nowożytnej i kto nie oferuje żadnej polityki ani wizji dla Ameryki tylko dlatego, że wasz mózg ciągle podpowiada wam każdy, oby tylko nie Trump? Jeżeli tak, możecie cierpieć na ZZD. Przedstawiamy lek Niezależność. Niezależność pozwoli na niezależne myślenie. Zamiast wierzyć we wszystko, co słyszycie w głównych mediach, niezależność pozwoli na konstruktywne, krytyczne myślenie. Kiedyś słyszałam, jak w wiadomościach mówili, że Donald Trump i ruch, który promuje, stanowią zagrożenie dla demokracji i natychmiast w to wierzyłam. Dzięki lekowi Niezależność zdałam sobie sprawę, że media są zarządzane przez elitę demokratów, która jest skorumpowaną oligarchią, cenzurującą wolność słowa, uciszającą przeciwników politycznych, wspierającą wojny, porzucającą demokrację i namaszczającą swoich kandydatów. Niezależność nie jest dla każdego. Jeżeli lubicie być okłamywani na temat zdolności poznawczych waszego prezydenta, jeżeli popieracie orwellowski totalitaryzm lub ekscytuje was komunistyczna polityka fiskalna, niezależność nie jest dla was. Typowe skutki uboczne mogą obejmować przebudzenie racjonalnego myślenia, skuteczne identyfikowanie propagandy, wolność wyboru, utratę nienawiści, porzucenie antynarcystycznego zachowania i miłość do demokracji. Kiedyś ślepo nienawidziłem każdego, przeciwko komu startowała moja partia. Nie obchodziły mnie fakty ani polityka, ponieważ byłem beznadziejnie indoktrynowany niezależnością. Odkąd zażywam niezależność, jestem o wiele bardziej zainteresowany polityką podtrzymującą demokrację. Zależy mi na zdrowiu mojego kraju i jego obywateli. Zapytaj swojego lekarza, czy niezależność jest dla ciebie odpowiednia, abyś ponownie mógł cieszyć się wolnością.